Stacja pierwsza, Pan Jezus przed sądem Piłata. Mój grzech dziś leży u mych stóp, mój grzech dziś zaczął służyć mi, śmierć straciła oścień swój. Pan złamał strzałę śmierci dziś, mój grzech dziś leży u mych stóp, do mnie nie należy już. Mój grzech dziś leży u mych stóp. Nie umył rąk ksiądz Popiełuszko, nie umyli rąk i umarli. Inni mają starannie umyte i wyperfumowane ręce i siedząc w wygodnych fotelach z filiżanką czy z kieliszkiem w dłoni, przez wszystkie przypadki we wszystkich czasach odmieniają zdanie: nie jestem winny, to nie moja wina, to on, to oni, to tamten, to tamci. Nie bije we mnie, znam miejsce w sercu Twym, miejsce wśród braci. Nie płaczę już nad sobą, nad mymi ranami. Mój grzech dziś leży u mych stóp, mój grzech dziś zaczął służyć mi, śmierć straciła oścień swój. Pan złamał strzałę śmierci dziś, mój grzech dziś leży u mych stóp, do mnie nie należy już. Piłat w zasadzie próbował bronić Jezusa, tylko był taki mało zdecydowany, a ten tłum tak głośno krzyczał. Właśnie z tych słów w zasadzie próbowałem, inni mówili, jestem trochę nieśmiały. To właśnie z tych słów spisuje się zazwyczaj wyrok na Jezusa. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty i wnet do pada, z wodzem swym zbiegów gromada. Ach, Jezu kochany, przez ucznia sprzedany.